Teraz, Szanowni Państwo, zaczynamy drugi blok naszych prezentacji. W tym pierwszym bloku chcielibyśmy poszukać tej odpowiedzi, czy na te trendy, o których słyszeliśmy wcześniej, na te wyzwania, biznes jest już w stanie odpowiedzieć. Czy biznes jest już gotowy dostosować się? I to pytanie zadaliśmy partnerom naszej kampanii. Zaczynamy od firmy BAS. I każdą firmę poprosiliśmy o dwie rzeczy. O prezentację, króciutką prezentację jakiegoś swojego konkretnego działania, ale też mieliśmy drugie, trudniejsze pytanie, żeby firma nam powiedziała, czy innymi działaniami się inspiruje, czyli szukamy czegoś, czego firma nie robi, a widzi, że warto wyjść spoza tego pudełka, o którym zresztą na końcu pani Natalia też mówiła. Także Jarku, oddaję Ci już głos, a Państwa bardzo serdecznie zapraszam na pierwszą prezentację naszego partnera. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jarosław Muczek, BAS Polska. Ja zajmuję się komunikacją, ale także advocacy, czyli tym dotarciem, powiedzmy, do administracji. I to ma duże znaczenie, chociażby w tym wystąpieniu krótkim, które mam przed sobą, bo będę mówić o takim przełomie w przetwarzaniu tworzyw sztucznych. Przełomie, który już się dzieje tak naprawdę, ale bez właśnie dużego zaangażowania takich instytucji jak CSR Consulting, jak nasz partner UNGC, UNEP, ale także administracji państwowych w różnych krajach, to po prostu nie będzie miało przyszłości. 6 minut plus 2, Małgosia na pewno będzie tutaj skrupulatnie pilnować czasu, także chciałbym od razu przejść do prezentacji. Czym jest ten hemcycling? Dla wszystkich tych, którzy są bardzo zainteresowani samą technologią, ja od razu mogę powiedzieć, że zupełnie przypadkowo jutro także CSR Consulting organizuje taki webinar na temat GOZ-u w praktyce. Tam będzie nasz ekspert mówił dokładnie o takich detalach technologicznych technologii hemcycling. Ja tylko postaram się zrobić taki, jak to mówią, teaser, żeby wszyscy, którzy nas dzisiaj oglądają, być może przełączyli się także jutro na to spotkanie. Czym jest hemcycling? Chemiczny recykling, coś zupełnie nowego. To nie jest tak, że tylko BSF w tym działa, ale jesteśmy jednymi na pewno z prekursorów tego, a co jest ważne, tak duża firma i tak innowacyjna, w sumie globalna, no tam nami leżą jakieś zobowiązania i jedną z sposobów pokazania, że działamy na rzecz środowiska jest właśnie ta technologia wymyślona parę lat temu w laboratoriach BSF. Komplementaryzm do recyklingu mechanicznego, czyli tutaj możemy wspomóc ten wielki proces recyklingu mechanicznego. W jaki sposób? Co jest taką największą przewagą, to jest to, że tworzywa sztuczne, niejednorodne, czyli na przykład opakowania wielowarstwowe, czyli na przykład opony, zabrudzone żywnością, jakieś, nie wiem, folie i tak dalej, to wszystko tutaj w recyklingu chemicznym może być przetwarzane poprzez proces chemiczny, poprzez proces, w którym te wszystkie odpady plastikowe trafiają tak naprawdę z powrotem do obiegu, stanowią surowiec do pełnowartościowych następnych produktów, również z tworzyw sztucznych. Przykład, tutaj wypisałem kilka takich pilotażowych projektów, bo na tym będzie najbardziej łatwo Państwu to wytłumaczyć. Cotarella, czyli znany producent serków, i Südpack, czyli niemiecki producent opakowań, podpisali razem porozumienie i pilotażowy projekt właśnie tam się toczy, czyli te serki, te opakowania zabrudzone, często gdzieś tam wilgotne, będą mogły bez żadnego oczyszczania, czyli bez konsumpcji wody trafiać do procesu chemicznego, a potem z powrotem jako surowiec do nowych tworzyw. BSH to jest taki gigantyczny koncern, Samsung, Bosch i tak dalej, te wszystkie firmy, AGD, oni także te plastikowe wypełniacze w swoich na przykład lodówkach będą mogli, już robią, już próbują z właśnie zrecyklowanych chemicznie tworzyw sztucznych. Henkel, Jaguar, to też ciekawe, samochodowy biznes, jest bardzo wiele plastików w samochodach. Jaguar w tej chwili nad tym pracuje właśnie z nami, ale chyba najbardziej ciekawy jest temat New Energy, to jest Węgry, co ciekawe, czyli bardzo niedaleko. Opony, wiemy jakim problemem są opony, widzimy je tutaj wszędzie na polach, przejeżdżając i tak dalej. Opony, a przede wszystkim ich problem oczywiście z użytymi oponami jest wielki. BAS podpisał już pierwsze porozumienie z taką firmą właśnie węgierską, potem z firmą niemiecką.
czekamy być może na pierwsze polskie projekty, gdzie te wszystkie zużyte opony trafiają właśnie poprzez proces chemiczny, który też macie Państwo w tej pętli pokazany, z powrotem do obiegu i z nich może mogą powstawać czy nowe opony, czy inne użyteczne tworzywa, czy późniejsze produkty. Bardzo ważne, pełne dostosowanie do wymogów medycznych, do wymogów spożywczych, bo to jest chyba najistotniejsze, co też często przeszkadzało w tak zwanym recyklingu mechanicznym. No jakie jest nasze wyzwanie? To jest to, żeby ten recykling chemiczny, my już rozpoczęliśmy te rozmowy na poziomie Brukseli, ale także tu w Polsce z Izbą Przemysłu Chemicznego, z UNGC, z wszystkimi innymi, żeby ten chemiczny recykling został ujęty w legislacji unijnej, w legislacji polskiej, żeby był w tych kwotach recyklingowych, żebyśmy o tym mogli rozmawiać i żeby jego poziom wzrastał. No na dzisiaj w Unii Europejskiej mamy 31% dokładnie całego odpadów plastikowych, które są przywracane poprzez recykling, ale z tego tylko zaledwie 0,5% jest to recykling chemiczny, więc mamy pole do popisu. Podsumowując tę pierwszą część, która mówię, bez wchodzenia w wielkie detale, dla środowiska no to jest zagospodarowanie gigantycznej liczby odpadów z tworzyw sztucznych, ale także redukcja emisji CO2. To jest to, co jest w celach globalnych baz od 2018 roku i wcześniej. A dla nas, dla osobiście, dla firmy, to jest dywersyfikacja bazy surowcowej, bo możemy jako surowiec użyć te tony plastiku walające się w różnych wysypiskach. No i ograniczenie zużycia, to jest najważniejsze, tych surowców kopalnych, których tak naprawdę będzie z wiadomych przyczyn coraz mniej. To chyba tyle, bo tak patrzę z niepokojem na czas. Dziękuję bardzo, Marto, za drugi slajd. To była nasza technologia, nasz best practice, można powiedzieć. A inspirujemy, czym się inspirujemy? I tutaj trafiam na rynek polski. Inspirują nas polskie firmy, które zaczęły już współpracować z między innymi z nami, ale to nie tylko z nami, w zakresie tworzyw biodegradowalnych, czyli tworzywa, z których robi się folie do mulczowania w rolnictwie, ale także tutaj w tym przykładzie worki do śmieci. Jak wiecie, wszyscy mamy teraz ten nowy podział, mamy 5 frakcji, mamy bio przede wszystkim, no i każdy z nas spotyka się z tym codziennie, z tymi bioodpadami, bo jeżeli włożymy je w siatkę zwykłą plastikową, wiadomo, że trzeba je wyrzucić. Jeżeli wyrzucimy razem z siatką, no to niestety ten kompost będzie niepełnowartościowy, nie nadaje się do dalszego użytku, ale można, proszę Państwa, wyrzucać tworzywa, czasem bioodpady do worków biodegradowalnych. Ta technologia już od kilku lat jest i wreszcie zagościła do Polski właśnie firmy, tutaj pokazane polskie firmy Sipeco, Stella Pack, już w tej chwili produkują, a jakie przed nimi jest wyzwanie? Wyzwanie jest przed nami wszystkimi, żebyśmy naciskali i lokalne gminy, samorządy współpracowali przy tym, bo może ten nacisk brzmi bardzo źle, żeby właśnie kompostowalne worki stały się czymś totalnie na co dzień popularnym. Ja osobiście używam, ale to też nie jest takie proste, bo jeszcze nie jest to technologia powszechna, także zachęcam i do naśladowania tych firm, które tu wspomniałem, zachęcam do inspirowania się tym przykładem. Jest to przykład lokalny, więc jeszcze bardziej myślę, że fajny, a co ważne, zapraszam też właśnie na bardzo fajny nowy portal GOS.pl w praktyce, który wszystko o tej technologii, o technologii biodegradowalnych tworzyw, a także o chemcyclingu możecie Państwo spokojnie przeczytać i zobaczyć. Myślę, Małgosiu, że nie musiałaś napisać stop, także... Nie musiałam napisać. Bardzo serdecznie dziękuję za trzymanie się w czasie, ale przede wszystkim bardzo serdecznie też dziękuję za współpracę i przy ubiegłorocznej kampanii, przy naszym portalu i też przy tych dyskusjach idących teraz dalej w kolejny rok. To właśnie, tak jak wspomniałam na początku, współpraca z partnerami, również merytoryczna, gdzie wspólnie szukamy tych tematów, które warto poruszyć, które warto pogłębić, powoduje, że nowe firmy, nowi zainteresowani partnerzy się pojawiają. Także bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy do waszego projektu. Zapraszamy jutro do dalszej dyskusji, już bardziej szczegółowej na temat rozwiązań recyklingu chemicznego. A z ogromną przyjemnością witam przedstawiciela naszego drugiego partnera, Carlsberg Polska, pani Beata Chińska-Jedynak. Beata, witam bardzo serdecznie i oddaję Ci Twoje 8 minut bez zbędnej zwłoki. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Przygotowałam się na 6, ale 2 minuty dodatkowo to super. To ja szybciutko, Kraina Piwa, powiem o inspiracjach. Pytanie było, czy jesteśmy gotowi dostosować się do trendów. Myślę, że duży, poważny biznes nie ma wyjścia. Przede wszystkim zmuszają nas do tego zmiany klimatyczne, o którym powiem w tej części inspiracyjnej.
ale również o czym mówił mój jeden z przedmówców, Kamil Wyszkowski, zmiany legislacyjne, z których myślę, że przynajmniej ja osobiście, ale też firmy się cieszą, jak na przykład legislacje europejskie, dyrektywy europejskie dotyczące zagospodarowania w ogóle polityki odpadowej i opakowaniowej. To powinno być absolutnie uporządkowane. Tutaj widzę, że ktoś przekręca slajdy, ale ja tu wrócę. Więc tak, nasza strategia, cztery obszary, na których się skupiamy: ślad węglowy, woda, nieodpowiedzialna konsumpcja i to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom. Ja powiem o celu trzecim, który mamy skorelowany z tym naszym celem zero nieodpowiedzialnej konsumpcji. Jak Państwo widzicie, za dwa lata mamy rok, który mówimy sprawdzam, a nasze cele musimy osiągnąć tak jak Agenda 2030, czyli do 2023 roku. I teraz tak, trendy. Kiedy te cele były tworzone, jednym z nich była na przykład dostępność piw bezalkoholowych. Sama strategia weszła w życie w połowie 2017 roku, cele tworzone były wcześniej. Ten trend w Polsce na przykład nie występował jeszcze, był bardzo, bardzo minimalny. Teraz on już jest mega, mega duży, o czym powiem za chwilkę. I co my w Polsce robimy, jeżeli chodzi o odpowiedzialną konsumpcję? Więc zaczynamy znowu, myślę, że jest to trend tego, że nasi konsumenci, wszyscy konsumenci, oby tak było ich coraz więcej, to są osoby, które po prostu czytają etykiety, chcą podejmować decyzje na podstawie faktów i informacji, nie kupują w ślepo. I my też do takich konsumentów adresujemy na przykład to, że w ramach samoregulacji, bo ponieważ alkohol nie musi umieszczać informacji takich jak zawartość kaloryczna, czy wartości odżywcze, czy też skład. Przy napojach bezalkoholowych oczywiście musimy robić to, bo to są po prostu napoje. Robimy to w ramach samoregulacji. To, co mówiłam o piwach bezalkoholowych, bardzo duży wzrost, ponad 5% całego rynku piwa to są już piwa bezalkoholowe. Do tego stopnia jest ugruntowany już rynek, że nawet wyróżniane tam są części, jakby segmenty, tak, na przykład piw smakowych, czy tak zwane beer taste. I również tutaj na przykład u nas w Carlsbergu bardzo duży wzrost, ponad 40% rok do roku wolumenu sprzedaży, więc widzimy, że ten trend konsumencki jest, musimy się do niego dostosowywać, za tym idą również inwestycje, takie jak na przykład w odpowiednie linie do produkcji piwa właśnie bezalkoholowego. I programy edukacyjne, na jednym z nich chciałam poświęcić sekundę, trzeźwo myślę, z każdego roku ten program wygląda trochę inaczej, na różnych grupach docelowych i na różnych obszarach skupiamy się, w zależności od roku, ale co jest najważniejsze, w tym programie trzeźwo myślę traktujemy jako idiom, czyli mówimy oczywiście absolutnie w kontekście alkoholu, ale również mówimy, myślcie trzeźwo w ogóle w swoim życiu, podejmujcie rozsądne decyzje, czy te dotyczące konsumpcji alkoholu, czy też te związane po prostu z naszymi decyzjami życiowymi. Bierzcie odpowiedzialność za siebie i innych, również jeżeli będziesz miał do wyboru wsiadanie do samochodu po alkoholu. Czyli promujemy ten taki pozytywny styl życia. No i oczywiście staramy się nie mówić ex cathedra, nie mówić nudno, nie mówić tylko i wyłącznie dramatycznymi obrazami, a raczej bardziej pozytywnie zachęcać do tych pozytywnych zmian. I ostatni slajd, inspiracja. Nieustannie inspirujemy się jednym z naszych partnerów, ale ich już jest wielu, czyli partner wymagający WWF, znana Państwu doskonale organizacja. Cała nasza strategia Together Towards Zero powstała szczególnie w obszarze wody z WWF-em. No i również grupa Carlsberg jako pierwsza z takich dużych firm skorzystała z narzędzia, do którego Państwa zachęcam i nawet można sobie zobaczyć, wejść i wiele rzeczy z wieloma jakby takimi webinarami zapoznać się, jak to urządzenie działa, narzędzie. To jest Water Risk Filter, który pozwala takim firmom jak my, działającym na całym świecie, w wielu krajach, w których są problemy z dostępem na przykład do wody, wynikające ze zmian klimatycznych, żeby sobie policzyć,
przyjrzeć i zobaczyć, jakie zagrożenia stoją przed biznesem. I do tego, do tych zagrożeń dostosować również i swoją strategię, i długoplanowe działania, żeby stać się bardziej odporną na te zmiany klimatyczne, ale też, żeby żyć w zgodzie ze społecznością lokalną, gdzie, mówmy sobie szczerze, zasób wody jest ten sam i ograniczony. Także zachęcam do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie przekroczyłam czasu. Dziękuję serdecznie. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj dziękuję za praktykę, dziękuję za tą inspirację, bardzo konkretne narzędzie. O wodzie i o tym tak zwanym śladzie wodnym coraz więcej się mówi i rozmawia, a też te narzędzia nie są popularne, także bardzo Ci, Beato, dziękuję za inspirację i ogromnie dziękuję za tą współpracę i w ostatnim roku i w tym nadchodzącym, bo wiemy, że dalej będziemy miały ogromną przyjemność współpracować, także serdecznie dziękuję. Dziękuję, a już mamy kolejnego speakera, pani Ewa Gajny, grupa spółek Danon w Polsce, od samego początku kampanii z nami, niezmiennie, bardzo się Ewa cieszę. O czym nam dzisiaj opowiesz? To ja bym poprosiła o moje slajdy. Opowiem o jednej rzeczy, bo nie da się powiedzieć o wszystkim naraz. Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, że mogę tutaj dzisiaj być. Chciałam opowiedzieć o jednej praktyce, ale zacząć od czegoś szerzej. Mianowicie, jak słusznie zostało wcześniej powiedziane, nie można patrzeć na jeden cel w oderwaniu od innych. I dlatego Danon pracuje według takiej zasady One Planet, One Health. Czyli wszystko ze wszystkim się łączy w jeden system, jak już powiedziała wcześniej pani Hatalska, nie można tego rozpatrywać w oderwaniu. Zgodnie z tym pracujemy, ale dzisiaj akurat chciałam opowiedzieć o jednej rzeczy z obszaru health, mianowicie o dobrowolnym znakowaniu żywności, którego celem jest edukacja żywieniowa i takie świadome, właściwe wybory żywieniowe, o systemie Nutri-Score. Dlaczego w ogóle takie systemy są potrzebne i dlaczego w ogóle to robimy i jaki to ma związek z celami zrównoważonego rozwoju? Szanowni Państwo, do tej pory zarówno my jako grupa spółek Danon, jak i pewnie wielu z Państwa ma w swojej praktyce i w swojej historii wiele programów edukacyjnych. Uczymy, żeby jeść mądrzej, wybierać mądrzej, żyć tak, żeby nasze zdrowie na tym zyskiwało. To są fantastyczne praktyki, fantastyczne rzeczy, które były do tej pory robione, ale co już też było wcześniej powiedziane, pandemia też zmieniła nasze życie. Programy edukacyjne nie są tak łatwo dostępne, nie zawsze mamy do nich dostęp, dzieci nie chodzą do szkoły, my nie mamy dostępu do naszych konsumentów w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Dlatego tym ważniejsze jest szukanie rozwiązań, które pomogą nam dotrzeć do Polaków, dotrzeć do naszych konsumentów tam, gdzie oni są. A gdzie są? No są w sklepach spożywczych między innymi. Co robią? Czytają etykiety i chcemy ich do tego oczywiście zachęcać coraz bardziej, bo etykieta jest z tym produktem na co dzień. To jest to pierwsze, najważniejsze i najbardziej wiarygodne źródło informacji. No ale z czym mamy do czynienia? Ano mamy do czynienia z tym, że drodzy konsumenci nasi są po prostu trochę zdezorientowani w sklepach, ponieważ mają ogromny wybór. Na półkach jest ogromny wybór produktów i to super, ale też brak im wiedzy, takiej specjalistycznej wiedzy na temat żywienia, żeby świadomie czytać informacje na etykietach. Na etykietach jest ogromna ilość informacji, podanych często specjalistycznym, fachowym językiem, które nie są możliwe do zrozumienia dla konsumenta, który nie ma wykształcenia w tej dziedzinie. To powoduje, że konsumenci są zagubieni, że są tak naprawdę trochę pogubieni w tym, co wybrać, żeby to służyło ich zdrowiu. Czy można im pomóc? Tak, są takie systemy, które na masową skalę pomagają wybrać. Wybrać w prosty sposób, wybrać szybko. Takim narzędziem, taką pomocą jest Nutri-Score. Nutri-Score jest systemem bardzo prostym, bardzo intuicyjnym. Składa się z 5 liter i odpowiadających im 5 kolorów od A do E, od zielonego do czerwonego, więc jak sami Państwo widzicie, on już przez samą swoją konstrukcję graficzną jest bardzo intuicyjny. Ocenia produkt jednym kolorem i jedną literą, więc nie trzeba się zastanawiać, że pod jakimś kątem to produkt jest bardziej żółty, a pod jakimś bardziej zielony, to w zasadzie co z tego wynika summa summarum, tylko dostaje się jedną podsumowującą ocenę. Co to jest ta podsumowująca ocena? To jest ocena, która pozwala powiedzieć konsumentowi, ok, popatrzyliśmy na całą wartość odżywczą twojego produktu, który właśnie trzymasz w ręku, podsumowaliśmy jego wartości odżywcze, zarówno te, które trzeba w diecie promować, jak i te składniki, które trzeba ograniczać i dzięki temu pokazaliśmy ci sumaryczną wartość odżywczą i jej ocenę. I wiemy,
przez interpretację tego systemu, który znowu jest bardzo intuicyjny, że to, co zielone, powinniśmy jeść więcej i częściej, a to, co pomarańczowe i czerwone, rzadziej i mniej. Także bardzo prosty sposób na sterowanie całą naszą dietą, na sterowanie naszymi wyborami żywieniowymi, taki sposób, żeby ta dieta była coraz bardziej dla nas słuszna, coraz bardziej prozdrowotna. Czyli co robi NutriScore? On wspiera świadome wybory żywieniowe. Jaka jest jego bardzo ważna cecha? Myślę, podstawowa, po to, żeby konsument mógł wiedzieć, że ma do czynienia z czymś, co jest wiarygodne, co jest obiektywne. Mianowicie ten system ocenia zawsze 100 gramów produktu. Nie ma takiej możliwości, żeby raz oceniał małą porcję, raz większą porcję, żeby były jakieś trudności w porównywaniu. Zawsze jest tak samo, zawsze jest 100 gramów. To daje temu systemowi ogromną wiarygodność. Myślę, że to jest system, który ma szansę przez swoją masowość, jeśli wprowadzilibyśmy go w Polsce na szeroką, szeroką skalę, naprawdę zmienić sytuację wyborów żywieniowych w Polsce Polaków na co dzień. Nie od święta, nie wtedy, kiedy uczą się w jakiejś kampanii edukacyjnej, które oczywiście też są potrzebne, bo pokazują, dlaczego warto się na tym elemencie naszego żywienia, jakim jest żywienie, naszego życia, jakim jest żywienie, skupiać, ale pomaga nam na co dzień dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Dlaczego w ogóle to jest ważne i dlaczego my o tym mówimy? Otóż Danone jest firmą odpowiedzialną. Myślenie o celach zrównoważonego rozwoju to myślenie o odpowiedzialności. Odpowiedzialności za ludzi, za planetę, za rozwój, za świat. I dlatego Danone swoje cele w horyzoncie 2030 opracował w ścisłej synergii z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. To było dla nas bardzo ważne, bo trzeba wiedzieć, w którą stronę się idzie i dlaczego się idzie tam w sposób zrównoważony. System NutriScore jest takim elementem bezpośrednio odpowiadającym na cel trzeci. To zdrowie, wpływ na zdrowie dla nas, my mówimy lokalnie, jak tutaj widać na szczycie tego koła celów. Lokalnie znaczy tu, gdzie działamy, czyli tu akurat w Polsce. Dlatego ten system pozwala nam te cele realizować bezpośrednio. Przepraszam bardzo. Co do inspiracji. Mówiliśmy tutaj dzisiaj i słuchaliśmy w poprzedniej części naszej konferencji o tym, że inspirować się można swoją branżą, można branżami innymi. Można się też inspirować tym, co dzieje się już w innych krajach. I ta inspiracja może zarówno posłużyć do tworzenia czegoś, co jest nowe, ale też czasem warto nie wymyślać koła od nowa. Jeśli gdzieś istnieje już system, o którym wiemy, że jest sprawny, działający, ma udowodnioną skuteczność, jest popierany przez środowisko naukowe, ponieważ wiadomo, że jest wiarygodny, to może po prostu warto wprowadzić go u nas. Tak zwyczajnie i po prostu. Jeśli widzimy tutaj na tym slajdzie, jak zielona robi się Europa, w ilu krajach ten system jest już dostępny i działa na rzecz zdrowia konsumentów, to warto byłoby to zrobić. Są oczywiście kraje, jak widać, które są przeciwne, chroniąc swoje produkty, do których mają wielki sentyment, a które niekoniecznie naszemu zdrowiu sprzyjają, ale myślę, że wyzwania zdrowotne mamy coraz większe i warto jednak przychylać się do systemów promujących zdrowie. Dlatego o tym mówimy. To, co jest bardzo ważne, to to, dlaczego ta inspiracja była dla nas taka ważna, dlaczego chcemy, żeby ten system w Polsce zaistniał szeroko i dlaczego chcemy być liderem tych zmian. Ano dlatego, że jak popatrzeć na to, co to jest za system i kto przeanalizował go, przeanalizował jego skuteczność, popatrzył na to, czy jest wiarygodny i czy dobrze wpływa na nasze zdrowie, to widzimy, że to jest po prostu dobry wybór. Ten system został pozytywnie zaopiniowany i jest popierany przez naprawdę istotne instytucje w Europie i już w Polsce, ponieważ i organizacje pozarządowe, organizacje konsumenckie i międzynarodowa organizacja, jaką jest no niewątpliwie najbardziej wiarygodne WHO Europe, które również doceniło ten system, mówiąc, że jest to jeden z ważnych elementów strategii walki z chorobami dietozależnymi. Środowiska naukowe, proszę Państwa, warto pamiętać o tym, że ten system został oparty na pracy dwóch dużych zespołów naukowych, profesora Reinera z Wielkiej Brytanii, profesora Harzberga z Francji, którzy poświęcili się temu, żeby opracować zarówno punktację, która leży u
podstaw tych ocen, jak później cały system. Więc warto się opierać na rzeczach wiarygodnych, na rzeczach udowodnionych i wprowadzać to w Polsce. Chciałam nadmienić, że robimy już wysiłki, żeby w Polsce to wprowadzić. Zaczęliśmy to wprowadzać na naszych produktach. Bardzo chcemy też zachęcać innych, żeby to robili. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym systemem. Można to zrobić na stronie nutriscore.pl, popatrzeć, jakie instytucje w Polsce wsparły ten system swoim autorytetem, zarówno naukowym, jak i z zakresu wiedzy konsumenckiej. I myślimy, że naprawdę warto walczyć o zdrowie nasze, a fundamentem tego zdrowia jest prawidłowe żywienie. A prawidłowe żywienie zaczyna się zawsze, nieodmiennie, od świadomych wyborów żywieniowych przy półkach w sklepach. Mhm. Więc zachęcam Państwa serdecznie do zapoznania się z tym systemem. Bardzo dziękuję. Widzę, że tutaj spływają różne pytania. Ja pozwolę sobie te pytania później przekierować do Ewy. Między innymi pytanie o opakowania. Jeżeli chodzi o opakowania, to Danon jest jednym z członków Polskiego Paktu Plastikowego, który mamy też przyjemność prowadzić. I tam no nie mogłam dzisiaj mówić o wszystkim. Ja wiem właśnie. Także Ewa, bardzo dziękuję za ten głos. Te pytania, które tutaj pojawiły się na czacie, przekażemy do Ciebie bezpośrednio. A dziękuję. Tobie bardzo serdecznie dziękuję za tą inspirację, za tą praktykę, za obecność w naszej kampanii i zapraszam już kolejnego partnera, pan Michał Mikołajczyk, reprezentujący Rekopol, organizację odzysku opakowań. To nasz kolejny speaker, opowie o dobrych praktykach Rekopolu i o zaangażowaniu w kampanię. Michał, witam Cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, no i oddaję głos na naprawdę 7 minut. Muszę Ci skrócić o minutę, mam lekki... Może to zrobić, dostałem 7, a nie 6, bo tyle jest zasad z Czerwonego Krzyża, to przecież oczywiste, że ja tyle powinienem dostać też. Proszę Państwa, postaram się zmieścić w tym czasie. Powiem o przykładach takich, które sytuacja wymogła. To znaczy, nikogo nie dziwi to, że Rekopol działa w obszarze edukacji ekologicznej, to tej adresowanej do dzieciaków i do młodzieży, jak i też do osób dorosłych. Utrzymując gender balance, mówi mężczyzna, ale mówi o damie, mówi o Mieczysławie, czyli pierwszej na świecie takiej mobilnej strefie edukacji ekologicznej, którą przeprowadziliśmy w ramach kampanii Działaj z impetem. I Mieczysława jeździła, Mieczysława, która jest śmiecia, jest po prostu śmieciarką, w cukry wchodzi się i edukuje się na temat tworzyw sztucznych, selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, głównie uporządkowania wiedzy o opakowaniach jednorazowych, o butelkach typu P. Pandemia oczywiście przewartościowała wiele naszych działań, no i doprowadziła do tego, że błyskawicznie stworzyliśmy e-miecie, czyli moduł uczenia, pokazywania właśnie zdalnego, takiego wirtualnego. Coś, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Tu widzicie Państwo, wchodzi się wirtualnie do wnętrza tego, uczestniczy się w konkursach, rebusach, są quizy, pytania. Po pierwszym takim wiosennym zachwianiu w ogóle edukacji, braku wiedzy, jak to można przeprowadzić, tak w szkołach, ale i w zakładach pracy, to naprawdę zadziałało. I nie tylko w ramach konkursu, który adresowany był do ponad 2000 szkół. 2000 szkół zgłosiło się do konkursu w ramach kampanii Działaj z impetem, ale także w innych placówkach edukacyjnych jako moduł mówienia o tego typu działaniach. Ja gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby z mieci w ramach modułów najróżniejszych po prostu korzystać. Ta jest dedykowana akurat butelkom typu PET i tworzywom sztucznym, ale także i w minionym roku w ramach naszej innej kampanii, kampanii Dnia Bez Śmiecenia. Notabene w tym roku kampania Dnia Bez Śmiecenia obchodzi swoje 15 urodziny. W ramach tej kampanii przygotowaliśmy cały set materiałów, które także mogą wirtualnie i zdalnie służyć. Jeżeli mógłbym prosić o wyjście na momencik z mieci, a pokazanie choćby jednego filmu z kampanii Dnia Bez Śmiecenia, to będę wdzięczny. Mówię o tym, drodzy Państwo, by nie patować jednym rodzajem opakowań i surowca, jakim jest tworzywo sztuczne, ale by powiedzieć, że jeżeli widzicie przestrzeń do tego, żeby korzystać
z tych, wydaje nam się, w bardzo komplementarny sposób przygotowanych materiałach edukacyjnych, informacyjnych, zachęcających do myślenia w ramach obiegu zamkniętego, w ramach prewencji, w ramach ograniczania opakowań, to wszystko jest do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt, o sygnał i możecie Państwo z tego korzystać. No oczywiście trzymamy kciuki, żeby Mieczysława nie tylko wirtualnie, bo to oczywiście pozostanie ten moduł, ale by Miecia mogła przybywać do Państwa miast, gmin i zakładów pracy, pokazując, jak to wszystko może zadziałać. I to tyle o tych działaniach edukacyjnych. Oczywiście dostosowaliśmy się także, mówiąc, prowadziliśmy czat ekspertem, webinaria. Nie jest łatwo mówić o recyklingowalności opakowań zdalnie, ale to wszystko dla Państwa zrobiliśmy. Mówiąc o inspiracjach i bardzo fajnie tutaj mówiła przed chwilą Ewa z Danona, czy czasami jest sens wyważać otwarte drzwi, czy jeżeli pracuje się w grupie, w jakiejś organizacji, a Recopol jest jedną z kilkudziesięciu organizacji zielonego punktu na świecie, tam pojawiły się inspiracje. Czasami inspirowane, czy wymuszane, czy sugerowane przez prawo, a czasami wręcz przeciwnie, czasami odnajdujące sygnały, wyłapujące sygnały od konsumentów, od rynku, czasami od konkurencji. Kwestia opakowania, ekomodulacji, systemy bonus-malus, czyli wprowadzasz gorsze opakowanie, gorsze, czyli na przykład nie poddające się recyklingowi, będziesz płacił więcej. Od jakiegoś czasu w Recopolu bardzo patrzymy na kwestie właśnie tego projektowania, czy to samodzielnie, czy w ramach na przykład kampanii, także w ramach Centrum Zrównoważonych Opakowań, uczestnicząc w akcie plastikowym. Małgosiu i ekipo, bardzo serdecznie dziękuję za tę inspirację i za ten parasol, by ta kwestia opakowań w 17 celach także się mieściła. I mówimy jedno, nie będzie prawdziwego systemu ekomodulacji, kiedy w Polsce nie będzie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Tu po raz kolejny apeluję, regulatorze, ustawodawco, droga pani dyrektor z ministerstwa, jesteśmy do dyspozycji, by jak najszybciej prawo powstawało. Natomiast czekając na to prawo, nie czekamy bezczynnie. Po tych naszych pierwszych działaniach dotyczących ekoprojektowania, wiemy, że trzeba to kontynuować. Jest mi niezmiernie miło, że zapraszam Państwa do nowego projektu KEDO, prawda, brzmi to tak, a nie inaczej, natomiast jest to po prostu klub ekodesignu opakowań. Miejsce, płaszczyzna, która ruszy dosłownie za kilkanaście dni, przeznaczona już nie taką szeroką formułą do członkostwa najróżniejszych podmiotów. Tu będziemy mówili do 2,5 tysiąca 700 firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, czyli blisko 30% rynku, czyli do naszych klientów, posiłkując się wiedzą ekspertów, ale bardzo, bardzo pochylając się na technicznych, ustawowych, jakościowych rozwiązaniach dotyczących opakowań. Mam nadzieję, że ta płaszczyzna będzie komplementarną do tych, które się odbywają, które się zadziewają, które są także naszym udziałem po to, by różnym ludziom z organizacji, z poszczególnych firm ułatwić przekonanie innych działów, osób powyżej, że opakowanie jest czymś, co ma szansę, musi, powinno być, nie ma odwrotu, jakkolwiek byśmy to zdefiniowali, żeby kwestie zrównoważenia od wielkich konsorcjów po maciupeńkie firmy rodzinne zadziało się. I mam nadzieję, że się zmieściłem. Dobrze, bardzo dziękuję. No troszeczkę przedłużyłeś, no ale już trudno, znam cię, więc to przewidziałam. Michale, bardzo serdecznie dziękuję za prezentację, za inspirację, za współpracę i mamy nadzieję na więcej. I przechodzimy do ostatniego naszego gościa, ostatni nasz partner ubiegłorocznej i tegorocznej kampanii, Stena Recycling, Wiktoria Żelisławska, która opowie o zupełnie innym działaniu, który jest nastawiony na zbieranie dobrych praktyk, ale też szukanie zupełnie nowych pomysłów. Wiktoria, na 7 minut oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję, Małgosiu. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Wiktoria Żelisławska i reprezentuję dzisiaj firmę Stena Recycling.
I chciałabym Państwu opowiedzieć też o tylko jednej naszej praktyce, jaką jest konkurs Stena Circular Economy Award. Ale może zanim o konkursie, to w ogóle skąd pomysł na takie działanie? Kilka lat temu w Stenie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy wesprzeć jakoś polską transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. I zastanowiliśmy się, czego tak naprawdę brakuje, co jest potrzebne, żeby ta transformacja mogła mieć miejsce. I te wnioski, które wyciągnęliśmy wtedy, są tak naprawdę nadal aktualne. Uważamy, że brakuje nadal edukacji o tym, czym jest gospodarka obiegu zamkniętego i brakuje pokazywania takich dobrych praktyk, ale takich praktyk z rynku, które są też weryfikowane przez ekspertów i które ze spokojnym sumieniem można powiedzieć, że naprawdę są tymi najlepszymi praktykami, które istnieją na naszym rynku. I te wnioski zdają się potwierdzać też badania, ponieważ we wrześniu 2020 przeprowadziliśmy badania na konsumentach, które pokazały, że 65% badanych chciałoby, aby ich ulubione produkty pochodziły ze zrównoważonej produkcji, a 61% respondentów chętnie dowiedziałoby się, czy firma, z której usług korzystają, działa na rzecz wprowadzenia zasad GOS. I między innymi te badania pokazują, że naprawdę warto jest działać, ponieważ to też jest coś, co poprzedni prelegenci podnosili, że to jedno to jest to, jak my widzimy naszą firmę, ale również konsumenci wymagają od nas konkretnych działań i konkretnych zmian. I też warto jest, jak już mamy takie działania, a wiemy, że często spotykamy się na przykład u naszych klientów z takimi sytuacjami, że firma ma jakieś konkretne działania, które są naprawdę bardzo ciekawe i warto byłoby je pokazać, ale z jakiegoś powodu je nie pokazuje, nie promuje. Także konkurs Stena Circular Economy Award jest właśnie takim miejscem, gdzie te działania można pokazać szerzej. I to jest w ogóle bardzo dobry moment, żeby mówić o konkursie, dlatego że właśnie trwa czwarta edycja konkursu, na którą już serdecznie Państwa zapraszam. Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego. I aby się zgłosić, wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.stenarecycling.pl w zakładce Stena Circular Economy Award. Przepraszam, bo tu już mi przeskoczył slajd, wrócę. I co jeszcze o konkursie? Mamy trzy kategorie w konkursie i wybieramy trzech liderów GOS co roku. Pierwsza kategoria odnosi się do firm, które w jakiś sposób wdrażają gospodarkę obiegu zamkniętego. Druga kategoria odnosi się do firm, które w jakiś sposób promują gospodarkę obiegu zamkniętego, a trzecia kategoria mówi o tym, o studentach. Przepraszam, Martin, nie wiem, co się dzieje z tymi slajdami, czy to tak powinno przeskakiwać. Trzecia kategoria odnosi się do studentów, którzy mają pomysł na to, jak wdrażać albo promować gospodarkę obiegu zamkniętego, dlatego że zależy nam też, żeby stworzyć taką platformę do wymiany doświadczeń pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć o konkursie, to to, że tak naprawdę nie promujemy tylko i wyłącznie tych takich dużych działań, to mogą być naprawdę niewielkie, lokalne działania i przykładem są przyszłoroczni laureaci, gdzie z jednej strony mamy takie firmy jak IKEA Retail, Orange Polska, Carrefour, Signify, a z drugiej strony mamy takie fundacje jak na przykład Fundacja Proterra lub firma Coco World, która w momencie, kiedy była wyróżniona w naszym konkursie, można powiedzieć, że była jeszcze startupem. Także serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału, i tych dużych, i tych małych. Jeszcze raz przypomnę, że zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego. Dobrze, a jeżeli chodzi o... Teraz bym chętnie zmieniła slajd. Jeżeli chodzi o praktykę, którą dla Państwa przygotowałam, to jest to praktyka firmy Volvo Buses, praktyka, która została zastosowana w szwedzkim mieście Göteborg. Volvo Buses dostarcza do Göteborga bezemisyjne autobusy zasilane bateriami jonowo-litowymi. I te autobusy działają, jest to w jakiś sposób względnie ekologicznego, zielonego transportu, jednak po jakimś czasie te baterie się zużywają i oprócz tego, że Volvo Buses znalazło sposób na recykling tych baterii, co jak wiemy jest generalnie problematyczne, to znalazło też sposób, jak jednak przed tym recyklingiem jeszcze wydłużyć życie tych baterii. I to, co zrobiła, to weszła w pakt, w takie partnerstwo z miastem Göteborg i stworzyła
takie magazyny energii, czyli te akumulatory, które już nie mogą być używane w autobusach, są używane właśnie w tych magazynach energii, gdzie w momencie, kiedy jest nadprodukcja energii, te magazyny zbierają energię i później mogą, ta energia jest używana między innymi do zasilania takich miejsc publicznych, typu pralnie, albo na przykład albo na przykład oświetlenia ulicznego. I wydaje mi się, że ta praktyka jest ciekawa, ponieważ dużo mówimy o partnerstwach business to business, a tu jest pokazane takie trochę inne partnerstwo, czyli to, że nie musimy się zamykać tylko na biznes, możemy się otwierać na to środowisko akademickie, co my próbujemy robić poprzez konkurs, ale również możemy zawiązywać różnego rodzaju partnerstwa, między innymi z miastami, gminami, a może i z państwami. Super. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za tą prezentację. Zapraszamy Państwa do zgłaszania praktyk. My też mamy przyjemność brać udział w obradach jury i one są z roku na rok coraz bardziej zażarte i burzliwe, bo praktyk jest coraz więcej, coraz ciekawsze. Także bardzo serdecznie, Wiktoria, dziękuję. I zapraszam Państwa na ostatnią naszą prezentację. Chciałam teraz zainaugurować naszą kampanię 2021.